Tak jak obiecałam, w tej części pokażę Wam naszą małą kolekcję figurek z kolekty, akurat konie. Mamy też takie fajne ulotki do koni, kolekcja 2020. Psy. Tutaj masz, tutaj macie zestaw koników z 2020-2021. Nie jest ich relatywnie dużo, więc śmiało sobie można pokolekcjonować. Fajną rzeczą jest to, że koniki bardzo, bardzo są po prostu zbliżone do jakby to powiedzieć, tak jakby są z pierwowzorem żywych koni. Oprócz tego każdy konik dla ułatwienia jest napisana jego rasa na brzuszku. To jest na przykład koń arabski, to jest Achal, tutaj taki piękny perłowy. Tutaj mamy fryzyjskiego konia, tutaj mamy Gypsy rasy, tutaj w kropaczki British Spotted, ciemny Dartmoor, Rocky Mountain. Mamy też małego Mustanga, malutki Mustang, malutki koń czystej krwi arabskiej. Tutaj też jest mały konik fryzyjski i Apalossa. Morgan, pierwszy to Morgan. Mamy też ogrodzenie z kolekty, bardzo fajne, można sobie zamykać, otwierać. Kupiłyśmy też stajnię, zaraz Wam pokażę stajnię z bliska. W stajni dodatkowo była miska i płotek ten, jasny, mały. I kolęta. Tak. I stajnia wygląda następująco. To, że ma rewelacyjną rączkę do noszenia w formie torebki, jest po prostu fenomenalna według mnie. Otwierasz sobie taką małą zaszczepkę. Tu stajnia otwierasz na pół. Nie wiem, czy wszystko dobrze widać. O, kostki siana, takie były zestawie. Sobie otwierasz, zamykasz. Oprócz tego stajnia ma milion funkcji. Możesz sobie otwierać tutaj, z tyłu. No, jest fenomenalna po prostu. Później sobie zamykasz w formie kuferka. I zamykasz na zaszczepkę i nosisz jak torebkę. Jest rewelacyjna. Kupiłyśmy też kalendarz adwentowy z kolekty. Będziemy go otwierać pomalutku. Był w nim border collie piesek, bardzo fajny. I owce, dzisiaj wybrałyśmy. Oprócz tego w kalendarzu są takie karty. Karty z koniami. Z tyłu każdej karty, co jest o tyle fajne, macie opis rasy i pochodzenie jej. Rewelacyjna rzecz ogólnie, z tego można użyć historyjkę. Fajną rzeczą też jest, przynajmniej my tego używamy, jest katalog z kolekty. Bo sobie otwierasz, patrzysz, co masz, czego nie masz, zamawiasz. Na końcu masz sobie spis, odznaczasz, czego Ci brakuje i sobie tak kolekcjonujesz. Rewelacyjna rzecz, Wam powiem.